Witam serdecznie w Małej Cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne muffinki marchewkowe z kruszonką. Babeczki są wilgotne, aromatyczne, z bakaliami. Ja dodałam orzechy i rodzynki. Są sycące, gęste, bardzo smaczne. Wyglądają apetycznie. W przygotowaniu są proste i szybkie. Polecam. Z przepisu uzyskamy około 16 babeczek. Przygotujemy blaszkę na babeczki, wykładamy ją papierowymi foremkami i odkładamy. Przygotujemy kruszonkę. Składniki na kruszonkę. 100 g mąki pszennej użyłam tortowej, 80 g schłodzonego masła, 1 łyżeczka cukru wanilinowego, 2-3 łyżki cukru. Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy cukier, cukier z wanilią, i dodajemy masło, krojąc je na kawałeczki. Następnie rękoma zagniatamy wilgotną kruszonkę. Na czas dalszych przygotowań możemy wstawić ją do lodówki. Składniki na ciasto. 270 g mąki pszennej użyłam tortowej, 150 g cukru użyłam jasnego brązowego, 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego, 2 duże jajka L, 150 ml oleju, 1/3 łyżeczki sody, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżeczka cynamonu i pół łyżeczki zmielonej gałki muszkatołowej, 50 g posiekanych orzechów włoskich, 50 g rodzynek, można pominąć, jeśli ktoś nie lubi rodzynek, 2 średnie marchewki starte na tarce z małymi oczkami, i 240 ml kefiru. Najpierw przygotujemy suche składniki. Do miski przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą. Dodajemy przyprawy. Krótko mieszamy. Dodajemy cukier, bakalie i znów krótko mieszamy łyżką. Odstawiamy. Przygotujemy teraz mokre składniki. Do miski wbijamy 2 jajka, wlewamy kefir, dodajemy ekstrakt waniliowy, olej i krótko mieszamy mikserem do połączenia składników. Tartą marchewkę osączamy w rękach i dodajemy do mokrych składników. Znów krótko mieszamy mikserem. Do suchych składników dodajemy mokre i krótko mieszamy do połączenia składników. Gotowe ciasto przekładamy do foremek. Nakładamy tak do 3/4 wysokości foremki. Na wierzchu kładziemy kruszonkę. Możemy delikatnie ją docisnąć do ciasta.
i babeczki wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 27-28 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika babeczki odstawiamy do ostudzenia na około 5-10 minut i po tym czasie wyciągamy je z blaszki i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. I nasze pyszne muffinki marchewkowe z kruszonką są już gotowe. Wyglądają wspaniale, cudownie pachną, są sycące, smaczne. Polecam!